Proszę Państwa, do tej pory zajmowaliśmy się i zajmujemy się robotami przemysłowymi, bo to jest oczywiste, bo i dla przemysłu. A ja mam dane o robotach konsumenckich. I właśnie chcieliśmy porównać ze sobą te dane, tylko najpierw powiedzmy, co to są roboty konsumenckie. No to wśród robotów konsumenckich mamy roboty sprzątające, mamy roboty dla seniorów i mamy roboty edukacyjne. Na przykład słyszałem o robotach podających leki. Tak, i roboty te, które znamy z naszych domów, czyli odkurzacze. Na przykład. Tak. No i teraz porównajmy te wolumeny. Jeżeli chodzi o roboty przemysłowe, to mówimy o liczbach rzędu... Kilkaset tysięcy. Rocznie w skali globalnej. Tak, tak, a jeżeli chodzi o roboty konsumenckie, to mamy 19 milionów sprzedanych egzemplarzy w samym 2021 roku. To pokazuje wzrost, bo widzimy też wzrost w zestawieniu z 2020 roku. 20 rokiem, tak, tak, o 12%. Czyli widać tą tendencję wzrostową, a to bierze się przecież z zapotrzebowania, czyli my coraz bardziej przyzwyczajamy się do tych technologii, przyzwyczajamy się do tego, żeby nas otaczały i wyręczały w niektórych codziennych działaniach. Tak jest. Coraz bardziej nam wygodnie z pewnymi rzeczami. To teraz tylko próbuję się zastanowić nad tym, jaką rolę może mieć robot w procesie edukacji. To znaczy, co, będzie się za mnie uczył? O, zupełnie przypadkiem historii? Takiego robota edukacyjnego mam. No to zupełnie przypadkiem zademonstruj nam tego robota, żebyśmy na jego przykładzie wyjaśnili, jak to może działać. Zacznijmy od tego, że ty jesteś związany z takim projektem edukacyjnym. Tak, jestem związany z takim projektem edukacyjnym pod tytułem Roboklocki. A na temat tego robota parę słów chciałem powiedzieć, zaczynając od naturalnego środowiska pracy naszego mózgu, czyli przestrzeń. Jeszcze rano te klocki były rozsypane, dzieci je ułożyły, czyli pracowały w przestrzeni, celem zamodelowania pewnego rodzaju rozwiązań. Takich, jakie mają miejsce w rzeczywistości, czyli tak jest. Chwytak, mamy oddajnik. Różnego rodzaju czujniki, proszę, tak. Tu jest na przykład wyłącznik bezpieczeństwa. Tak jest i różnego rodzaju elementy mechanizmów, które służą zademonstrowaniu działania takiego robota. A po co to wszystko? No właśnie. No to przede wszystkim jak gdyby dotykamy różnego rodzaju obszarów, na przykład bezpieczeństwa. Możemy mówić o bezpieczeństwie z najmłodszymi. Możemy również wprowadzać ich do świata, który niedługo będzie im towarzyszył. Czyli wykorzystywanie wiedzy o nowoczesnych technologiach i o robotyce w edukacji dzieci jest czymś takim jak przystosowywanie ich do dorosłego życia, tak, i do tej rzeczywistości, w którą będą musieli wskoczyć, jak już ukończą edukację. No, liczby pokazują wszystko. No właśnie, czyli proszę Państwa, roboty i klocki, i roboklocki mają przyszłość. Sezon pierwszy. Robotyzacja. Odcinek 10. Dla kogo jest robotyzacja? MT Plus Manufacturing Technologies and More. MT Plus to program telewizyjny adresowany do wszystkich zainteresowanych procesami produkcji i ich efektywnością. Na naszą scenę zapraszamy przedstawicieli dostawców liczących się w świecie robotów, automatyki i cyfryzacji. Rozmawiamy z nimi o tym wszystkim, co pomoże widzom budować ich świadomość i uzupełniać wiedzę. W całym cyklu idziemy od ogółu do szczegółu. Dzisiaj na scenie firma Jaskawa, liczący się dostawca z zakresu robotyzacji procesów produkcyjnych. A oto reprezentanci firmy. Mateusz Troczyński, odpowiedzialny za wdrożenia. Dawid Woźniak, odpowiedzialny za analizę potrzeb klienta. Paulina Weseli, odpowiedzialna za marketing. Artur Wojewoda, odpowiedzialny za wszystko. MT Plus Manufacturing Technologies and More. To 10. odcinek MT Plus, w którym kontynuujemy naszą dyskusję o robotyzacji. Dzisiaj z przedstawicielami firmy Jaskawa porozmawiamy m.in. o tym, dla kogo jest robotyzacja. Panowie, zdarza nam się usłyszeć różne opinie o tym, dla kogo właściwie jest robotyzacja. A co moglibyście powiedzieć na ten temat z waszej perspektywy?
Robotyzacja jest dla małych, średnich, dużych firm. Robotyzacja jest tak naprawdę dla każdego, kto chce się rozwijać i iść w przód, nie zatrzymywać się na danym poziomie, czekać, co przyniesie przyszłość. Robotyzacja jest właśnie po to, żeby rozwijać dane przedsiębiorstwo i rozwijać swoją produkcję. Myślę, że czasy Henry'ego Forda i masowej produkcji, bo tak utożsamiamy, tak przemysł to masowa produkcja. Henry Ford powiedział kiedyś, że może wyprodukować auto w każdym kolorze, byleby to był kolor czarny. I dzisiaj właśnie ludzie odbierają robotyzację, jeżeli robię coś w milionach sztuk, to roboty są dla mnie. Ale myślę, że coraz więcej małych, średnich przedsiębiorstw przekonuje się. Ja pamiętam przykład sprzed kilku lat, gdzie dotarł do nas klient, zatrudniał dosłownie 3 osoby. Miał kilka obrabiarek i potrzebował robota, żeby zamiast pań, które ładowały detal do obrabiarki, robił to robot. I chciał, żeby tego robota obsługiwały również pań. Powiedział, skoro one nauczyły się sterowania numerycznego, to równie dobrze mogą obsługiwać robota, prawda? Więc tak naprawdę on był przekonany o tym i miał oczywiście rację. To prawda, że większe firmy jest łatwiej, ponieważ mają większe zasoby, mają też doświadczenie, które czerpią na przykład od kolegów z zagranicy i one chętniej wchodzą w robotyzację, ale też badania pokazują, że coraz więcej robotów sprzedaje się w Polsce. Chociażby jeżeli porównamy rok 2020 do 2021, to jest wzrost z 2100 robotów do 3100. Oczywiście, to jest wciąż mało. To dla przykładu samochodów sprzedało się w Polsce ponad 400 tysięcy, więc każdy wie, jak samochód wygląda, do czego służy, jak go obsługiwać, a roboty wciąż są trochę mitem. Natomiast jest to w porównaniu do świata, jest to niezły wynik, chociaż warto też powiedzieć Chiny. Z czym nam się kojarzą Chiny? Z dużą liczebnością ludności, prawda? 1,5 miliarda ludzi, można by powiedzieć, nie potrzebują robotyzacji, a wręcz przeciwnie. Połowa robotów wyprodukowanych na świecie zostało sprzedanych do Chin. I tam też oni wiedzą, że robotyzacja to jest przewaga konkurencyjna, więc jeżeli dzisiaj firmy się nie będą robotyzować, to za 5 lat może się okazać, że one już nie będą istnieć. Także zdecydowanie jest to zarówno dla małych, średnich, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Jest to sukces, tak zwany must have. Sukces Chin to nie jest właśnie tylko to, że mają dużą ilość ludności, która zamieszkuje ten teren. To jest też to, że tam naprawdę tych robotów jest dużo i te roboty wyręczają ludzi w wielu zadaniach, dzięki czemu mogą pracować wydajniej i produkować po prostu więcej, być konkurencyjnym na rynku. Ładnie, dlatego dzisiaj się mówi, że Chiny są fabryką świata. MT Plus, Manufacturing Technologies and More. Z czym wiąże się skomplikowane wdrożenie lub skomplikowana obsługa robota? Ja bym powiedział, że nie ma skomplikowanego wdrożenia czy skomplikowanej obsługi robota. Wszystko zależy od tego, jaką mamy kadrę z drugiej strony, od strony klienta, kto obsługuje tego robota i co ten robot ma robić, bo jeżeli on jest przystosowany do jednego procesu i on, załóżmy, ma spawać, operator ma tylko nacisnąć 1, 2, 3 przyciski, to nie jest to skomplikowane. Jeżeli klient chce, żeby ten robot spawał różne detale, w międzyczasie na przykład zmienił jeszcze narzędzie i coś przeniósł sobie do tego spawania, żeby zrobić w zasadzie 2 roboty w jednym, no to już jest bardziej skomplikowane, bo to wymaga od operatora dodatkowych operacji. Więc wszystko tutaj tak naprawdę zależy od tej kadry plus od tego, co ten robot ma robić. A ile kosztuje robot? Cena tutaj, to jest trudne pytanie, ile robot musi tak naprawdę kosztować, bo to wszystko zależy od procesu, zależy od tego, co ten robot ma robić, jakie będzie miał narzędzie, jak często będzie pracował, jak musi być uniwersalny ten program, w którym on pracuje na co dzień. Także tutaj, jeśli chodzi o tą cenę, to jest bardzo, bardzo różna i nie ma jednej reguły, jaka będzie kwota końcowa za jednego, czy za 2, czy za 3 roboty. Tak, ale mimo wszystko klienci, szczególnie w pierwszych spotkaniach czy na targach, pytają, ale ile? Więc ja często podaję taki przykład, że cena robota razy 3, czyli jeżeli robot kosztuje 30 tysięcy euro, to aplikacja będzie 90
czy 120 tysięcy euro, oczywiście dotycząca pojedynczej celki, czyli jedna celka spawalnicza z jednym robotem, z wygrodzeniem, z elementami bezpieczeństwa, ale oczywiście tutaj działa statystyka. Nie? To jest tak, jak pójdziemy na spacer z psem, więc średnio mamy po trzy nogi, tak? Więc jest to żadna informacja tak naprawdę. Tak. Daje jakieś wyobrażenie, ale oczywiście zarówno ta cena może być zbyt wysoka, albo niedoszacowana. No i to by było na tyle w tym odcinku. Uwaga! Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów, które Waszym zdaniem warto przedstawić widzom. Propozycje prosimy wysyłać na nasz adres mailowy. Gościem programu była firma Jaskawa. MT Plus, Manufacturing Technologies and More.